Siemoneczko dla wszystkich. Nie nagrywałem sporo czasu filmu. Nie było co nagrywać. Dzisiaj jest poniedziałek, coś można nagrać. Miałem nagrać z rynku. Pogoda słaba. Coś to ruszamy pomalutku. Trochę bałagan, ale kwestia czasu, będą chodzić. Wczoraj sztuka na plus, zaraz wam pokażę. Jest godzina, nie wiem, 16, około 17. Później to jeszcze zgonimy. Trochę tych leni wyszwanów poginęło. Co się utrzymuje, to się utrzymuje. Nie ma co tam patrzeć teraz, gdybać. To jaka ładna para co idzie. Tam młody winerek co wskoczył. Poszedł do budy. Chwilę wyganialiśmy. Będziemy jechać do domu, to je zgonimy. Trochę zmian się porobiło. Zaraz wam pokażę. Dobudowałem taki ten. Miała być buda powiększona, a z tego powodu, że nie miała materiału, zaraz wam pokażę. Zrobiłem ścianę tylnią, wszystko w siatkach. I tam będą całą zimę siedzieć gołębie. Całą zimę będą siedzieć. Nieważne, śnieg, deszcz. Z jednej strony tylko plandeka i koniec. Nie da wam pokazać, to niech sobie jedzą. Takie coś zrobiłem. Tu mi pomogli trochę. Tak to wygląda. Miała być buda dobudowana, ale tu wejdzie z 50 sztuk. No, jeszcze zostało tylko regał do przykręcenia. Kilka domków. Miało być Budapeszty młode. Nie ma Budapesztów młodych. Coś innego będzie. Rawka jest tak teraz przerobiona. Tego nie likwidowałem, tu tylko ten wylot zlikwidowałem. I jeden czempion tylko siedzi. Wczoraj łapany. Wkrętarka padła. Regały, tylko tu będzie na tej ścianie dana plandeka. A tutaj tak całą zimę będą siedziały. Będą z tego ganiane. Nic sam nie będę kombinował. Teraz wam pokażę dach, jak wyszedł. Lotnisko mają spore. Muszę tu jakoś przejść. Lotnisko mają bardzo dobre teraz. Rafa jest tak wypośrodkowana. Gdzie mam drabinę? Z tyłu zapewne. Z tyłu zapewne. Aha, tutaj mam. Tu tylko zostało ją pomalować. Tak wyszło. Tu kolega mi grzał papę. A lotnisko jest. Setkę teraz można stąd ganiać. Coś siada. Szymer mój. Setkę można ganiać. Jeszcze domków tylko przywieźć i to wszystko. Tu jest tak. Czekam, aż mi się jedne jajka wyklują, wychowają te młode i koniec. I tak to wygląda. Tu mają wylot, będą miały, mogą przez rafę wychodzić i tutaj, tędy. To przykręcę jutro. Tamtym też sypnę zaraz. A później to zgonimy. Trochę ciepło też nie chcą chodzić, ale widzę, domieszamy.
poraz. Tutaj też papę grzali na tym daszku. Więc coś się dzieje. Może popada trochę. Chodź, chodź. Chodź. Ostatnio fajna ścinka była, ale nie nagrywałem, z rollerami, 7 sztuk albo 8 było w gołębiach, te chyba z 5 razy doganiane, żeby je złapały, ale złapały je nad budą, koniec, dziękuję, nie chciały, mądre ptaki. Tak to wygląda. Ładnie daje taki zamoński. Przywiozłem ostatnio. Nie wiem, gdzie on jest. Bardzo dobrze chodzi. Gdzieś tu był. Nie wiem, gdzie on jest. Bardzo dobrze daje zamoński. Tam chyba będzie. Z tyłu. Nie ma, nie ma. Może w łudzie siedzieć. Cepro młode, a to nie, to stary. Nie widzę. Dobra. Pozdrawiam, później coś dogram, jak będziemy ganiać. Jestem po krótkiej pauzie. Jest godzina 20. Gonimy to. Ale rozpierducha, może się złapie. Łapie. Na szmacie pochodzi. Te dwa lenie to tam poszły. Co jest jakieś zdy? Wyrobimy to. Wyrobimy to. Dużo młodych jest i dlatego tak się dzieje. Okay. Staramy się po 5 minut dziennie na szmacie je trzymać. Minuty dopiero chodzą. Przygwizdać. Ale coś już się zaczyna dziać, się rozwalają. Ale coś tam już chodzą pomalu. Nie, musicie jeszcze.
się pochodzić. Jo. Ale zdają mnie. Słabo ten młodziarczyk daje, ale... Ale Zamoyski czy coś takiego to było. Jak się pochodzą. Wodę. Myślałem, że sąsiad goni, nie goni sąsiad. Nie ma sąsiada, wcześniej chyba dają. Szybką selekcję się zrobi w nich. Kto nie będzie chciał chodzić, to nie będzie chciał chodzić. Nie chciał chodzić, to będzie chodzić. A, to są młodziarczyk. Miało lat. Wyrobimy to na spokojnie. Drzwi otworzę. Nie ma żadnego oszustwa. A jest. Przepraszam, jest. Nie zauważyłem. Jest jakiś oszust. Jeszcze kilka sztuk. Leci helikopter. Świeczek dobrze daje. Peszt daje też jeszcze 20 godzina. Idę tutaj ten. Tu wodę mają zamknięte. Siadam, trochę się dokręci. Jeszcze chodzą. Zamoyski dzisiaj też dawał młody. Łysek czerwony już tam nie wyrabiał. Siadam kobieni, ja poszedł po wodę, ja go tylko powiedziałam wchodzi i od razu się zaraz. Od razu? Ze strachu. Tak się słuchają. Tak ze strachu od razu. O, coś tu rozmazało. Patrz. A czemu? Może złapać. Rozmazuje coś.
peszty jakieś. Dobra, pozdrawiam do kolejnych filmów.